Nowy sezon, więc trzeba było odwiedzić tych dwóch panów, piłkarzyków, Adam oraz Krzy. Witamy bardzo serdecznie na tym kanale. Panowie, byliście tu już kilka razy. Kilka razy. Co się tu w tym miejscu? Tak, w tym miejscu jesteśmy codziennie. Miło, że mnie odwiedziliście tutaj. Taka pomyłka. Fajnie, że tu przyszliście. A jak są chłopaki? Ja jestem na rowerze. Jest nowy start FC25 i zawsze tak było, że co prawda już w Krakowie nie mieszkam, ale zawsze zaczynaliśmy razem jakimiś fajnymi filmami. Tym razem, panowie, wy ocenialiście karty, więc to mamy już za sobą. Na ich kanale możecie znaleźć, co oni myślą. Odklejki. Co oni myślą o tym, co się wydarzyło. Przypomnijmy, więc... Onana 90, Højlund 88. Højlund 90. Mount 85. Mount 88. Czy zgadzacie się z tymi opiniami? Zapraszam na ich kanał. Natomiast co dzisiaj zrobimy? Słuchajcie, najfajniejszy klasyk ze wszystkich, czyli jaką kartą jestem. A karty będą nam podpowiadać paczki, które sobie oczywiście wybierzemy. Zagramy sobie 3 rundy. Mam nadzieję, że będziecie się razem z nami dobrze bawić. Zachęcamy do tego. Piszcie, czy chcielibyście więcej jakichś takich formatów, bo dawno nie było takich quizowo luźnych rzeczy. Więc lecimy. Będzie tak, że na moim telefonie będziemy otwierać paczkę, która tutaj jest złota premium za 7500. I z zawodników, którzy się wyświetlą, musimy znaleźć jednego, wybrać dla na przykład tutaj Krzywego. To Krzywy, zamknij oczy. Albo nie, nawet nie musisz zamykać. W sumie żartowałem, nie zamykaj oczy. Adam, a my otwieramy. Tak. Dobra. Krzywy, zamknij oczy. Odwracam telefon. Dobra. Zobaczmy, co się wylosuje. Nie musimy brać tego zawodnika, który jest tutaj pierwszy, tak? Okej. Okay. Ale musimy znaleźć jakiegoś, który... mnie zaskoczy. Tak, tak. Wydaje mi się, że to będzie najfajniejszy tak, wybór, nie? Wydaje, wybierzemy tego zawodnika dla niego. Zaraz on wyląduje na jego czole. Krzywy, ty już masz na czole, chociaż nie widać zasłaniam tego. Zasłaniasz czego? No, żeby w odbiciu nie widzieć. Dobre. Jestem sprawiedliwy w przeciwieństwie do was. Dobra, to tak to będziemy trzymać. Dobra. Dla Adama... No to już... Jest potencjał, to ciekawe. Nie? To ciekawe. No, czekaj, a pokaż jeszcze tego gościa. Nie, to będzie za ciężkie. To wydaje mi się to, nie? No, a jeszcze ten pierwszy tutaj. No nie. No, tak. Panowie, ja nie patrzę. Za 7500. Kup paczkę. Okej. Okay. No i pokaż. Oj. O panie! Ty chcesz odgadywać w ogóle? Co, aż tak źle? Myślę, że nie ma szans, no. Chyba, że klub. Musicie mi coś napisać. No to klub ci weźmiemy. Jak klub? No bo... No to już nie, no bez przesady, no. No to zmieniamy paczkę, no. A stary? No stary, no są takie, że nie masz szans, nie no. Ma opcji. Widzowie, no widzicie to, nie ma szans. No musimy dobra, ci wylosować nową paczkę. No nie, jeszcze raz. Czy zmieniamy zasady? No dobra. Kup to za 25 tysięcy. No nie, no bez przesady, stary. Cofam i kupuję jeszcze raz. Dobra, runda druga. Sprawdźmy, czy teraz się wylosuje. Poszło. No to już jest potencjalnie. Jest nieźle, aczkolwiek. No moim zdaniem tamta, która była pierwsza. Wybierz ty. No, tak. Ten zawodnik. Najłatwiejsza z nich wszystkich. Super, że nam się to pokazuje. Zmienił się widok. Jak zmienić widok, żeby były widoczne twarze piłkarzy? Widzicie. Dobra, widzieliście co ja widzowie. Na samym początku, tak. Tylko zapisujemy. Elegancko. Krzywy, pięknie wygląda. Po trudnych bojach, ale się udało. Jesteśmy na... Losować paczuchę. Dobra, Krzywy. Od Krzywego zaczynamy? Niepoważny rzecz. Jest niepoważny, no. Co za gość. Dobra, no. Dawaj. Teraz boli. Od razu lepiej, co? To zaczynasz Krzywy, potem ja, potem Adam, będziemy sobie zmieniać. Zasady jakie? Takie jak u nas na piłkarzyka? Nie widziałem. Nie widziałem. Możemy robić wszystko. Nie widziałem. Wszystko możemy robić. Pytaj o co chcesz, bo to są karty, więc... Twoje zasady, twoje reguły. Dobra, o co chcę? Dobra, to czy ten piłkarz jadł wczoraj pod wieczorek? Jadł. Sprytne, bo jako pierwszy zadający to tam niewiele traci, nie? Dawaj, teraz ty. No widzicie, czy moja karta jest kartą, która posiada overall 78 lub mniej? 78 lub mniej, tak. Czy ja jestem reprezentantem jakiegoś klubu Premier League? Nie. Niesamowite to jest, nie? Czemu tylko on odwala kaszanę? Dawaj, teraz ty. Jestem kaszaniarzem tak zwanym. Kaszalotem, jak mawia ten Belmondziak. Czy ten, okej, czy ten piłkarz nie jadł wczoraj od wieczorku? Więc mógł grać wczoraj o tej porze mecz. Czy w takim razie ja jestem w zespole, który wczoraj grał w Lidze Mistrzów? Ale fajne, jak my to nagrywamy? Fajne pytanie, ale nie. Small brain. Dobra, no to w takim razie ja już wiem, że mam 78 lub mniej, to sprecyzuję sobie ten overall, nie żeby mi coś dodawało aż tak bardzo. 77 albo 78. Tak. Czy jestem piłkarzem z Serie A lub La Ligi? Nie. Czy jestem piłkarzem, który gra w zespole, który gra ogólnie w europejskich pucharach?
Tak. Dobra, ja jestem pewnie z Premier League bądź La Ligi. Tak. Uprzedzając wszystkich widzów piłkarzyków, stosujemy się do jego zasad, więc możemy zadawać pytania z lub. Czy jestem piłkarzem Bundesligi? Tak. Te rozgrywki europejskie to Liga Mistrzów? Tak. Tak. Dobra, to jestem... Czy jestem zawodnikiem z Premier League? Tak. Czy jestem piłkarzem Bayernu lub Bayeru Leverkusen? Niestety tak. Czy jestem piłkarzem Realu Madryt? Nie. No wiesz, że Real gra dzisiaj, jak to nagrywamy, więc... Dawaj. Dobra, jestem z Premier League. Czy jestem z zespołu, który znajduje się w tym zestawie? Mówimy o Arsenal, City, United, Tottenham. Nie. Czy jestem piłkarzem, aptekarzem z Diverxel? Tak, ja. Dobra, to czy jestem piłkarzem La Ligi bądź Premier League? Si. Czy jestem z Liverpoolu bądź Newcastle? Nie. Czy mój overall jest wyższy niż 84? Nie. No to czy jestem z La Ligi? Nie. Czy jestem z Chelsea? Nie. O kurde. Haha, no masz trudne, to prawda. A jeszcze wcześniejsza paczka, którą wylosowaliśmy, to była hardcore. W ogóle ten, tak? No dobra. Czy jestem z bloku defensywnego? Nie. Czy jestem zawodnikiem Liverpoolu? Tak. Tak. Bo Liverpool gra dzisiaj, no. A wczoraj nie grałem. Jeszcze jeden zespół grać. Aston Villa. Tak, to jest ten zespół, ale nie, to nie jest ten zespół, gdy... O mnie chodziło. To jest ten jeszcze jeden zespół grający. Dobra, człowieku, ja to próbuję wygrać. Ale nie jest to ten zespół, gdy... Reprezentuje twój piłkarz. Po prostu, czy gram w trzeciej tercji, czy jestem napastnikiem skrzydłowym? Nie. Czy jestem z bloku obronnego, liczą w to bramkarza? Tak. Paradoksalnie myślałem, że wiesz, przed chwilą był ostatni, nie? A teraz już jest bardzo blisko. Fulham, Brentford albo Crystal Palace. Nie. Na bank będzie tak, że chłop wymieni wszystkie kluby, tak jak kiedyś Krzywy z Bundesligi. Wymienił 17 na 18 i ten jeden mu zostanie, nie? Na 100% tak będzie. Jestem Palaciosem. Nie. Czy jestem bramkarzem? Nie. Nie. Muszę w Beniaminku uderzyć tak, żeby sobie wykluczyć Leicester, Ipswich oraz Southampton. Nie. Czy jestem Andrisiem? Tak. Rozkrzywy. Czy jestem defensorem, który domyślnie gra na boku obrony? Jestem lewym albo prawym? Nie, obrony? Nie. Domyślnie nie. Mówię mi się według tabeli jakieś wcześniej, bo teraz mi się wszystko głowa. Błagam, zrób tak. Proszę cię, to będzie złoto dla filmu. Wymień wszystkie kluby, tylko nie ten jeden. Tak. Zrób to. I zacznij jeszcze raz to przejść, żeby niczego, niczego nie pominęło. West Ham. Nie. Czy ten piłkarz mógł jeść wczoraj makaron? Mógł. Okej, dobra. Świetna strategia na przedłużenie beki tak zwanej. Wypadła mi połowa zespołów teraz. Tak, dawaj, pytaj. To pytanie błędzie. Dobra, czy jestem zawodnikiem ofensywnym? Zmienił klucz. Tak. Krzywy? A jaki chcesz jeszcze rodzaj aktywności pozasportowej zapytać? Jeszcze, czekaj, bo się zbliżył chłopak trochę. Czy jestem narodowości brytyjskiej? Tak, tak. Okej. Okay. Bormów. Nie, nie. Czy jestem wychowankiem Liverpoolu? Tak. Powiem ci tak, trochę ci klubów jeszcze brakuje. Ale podoba mi się to, że skręcił w tego ofensywnego i wrócił do klubów. Wolves. Nie. Czy ten piłkarz mógł być kiedyś na wakacjach we Włoszech? Mógł być, tak. Pewnie, że mógł. Znaczy jestem środkowym napastnikiem? Tak. Czy w skład moich inicjałów wchodzi litera Q? Spadaj, nie? Naprawdę, spadaj. Tak. Nie pamiętam, że kluj powiem. Dobra, czy jestem Guemo? Nie. Jak myślisz, co mam zrobić? Nie. No, nie, muszę się jeszcze upewnić. Jeszcze chyba się upewni. Upewni się jakoś. Dobra. Czy ten piłkarz nosił kiedyś buty? Tak. Dobra. Nie wypadły mi wszystkie kluby, już przeleciałem cały alfabet. Wiem, że jeszcze jest dwa, pewnie są trzy, nie wiem, ale nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć chyba... Kończ, jak w krzywy wiesz już, kto to jest. No, czy mój zawodnik ma więcej niż 25 lat? Dobre tak. Pytanie, ale chyba tak, wydaje tak. Mi się, że on tak. Jest około 30 chyba. Dobra, Kwanza. Tak. Everton! Nie padło! Nie padło! Mówiłeś Everton Fulham, czy wymieniałem? No nie wymieniłeś właśnie. A nie wymieniłem w trójce na samym początku? Nie. Jesteście pewni? Tak, dałeś Everton... Arsenal, Chelsea, tam... Znaczy Arsenal, nie, Spurs. Potem jak już wymieniałem te kluby jakby niższe. Nie, 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 nie. Ja byłem cały czas przekonany, że Everton już padł, nie? Będzie VAR, drodzy widzowie, ale no jestem prawie że pewny. Oj, lepiej, żeby ten VAR był na moją korzyść. Na 99% krzywy, no ty też dobra. Słyszałeś. Nie, nie padł Everton. Dobra. Czy jestem z Liverpoolu bądź Newcastle? Druga runda. Lecimy, uwaga. Krzywy. No i mamy. No mamy i już. Chyba... Nie ma co się zastanawiać. Chyba, że... Moim zdaniem nie. Moim nie? Zdaniem to... Tak? Tak. Będzie ciekawe. Na pewno? Oczywiście się tak, tak. Dobra. No to Adam to zapisuje. Ja napisuję. Dla Adama. Jemu cokolwiek, nieważne co się wyświetli, nie?
Dobrze ludzie, przykryłem? Ja jestem za tym. O, no dobra, to jest. Co? Tak, tak, tak. Uważam, że to jest dobre. Lecimy kupaczkę. No tutaj na pewno nie. Ale tutaj już tak. I to będzie chyba dobry wybór. Tak, tak. Okej, czyli zapisujemy. Mhm. Teraz ja będę zaczynał, potem Adam, a potem na końcu Krzywy. Tak. No dobrze, no to panowie, czy mój zawodnik... Zapytaj ten podwieczorek. Ma 24 lat lub mniej. Ojej, zaraz. Nie, starszy. Starszy jest już, tak. Dobra, dziękuję. Czy mój piłkarz gra w Premier League lub Bundeslidze? Tak. Tak. Czy mój piłkarz występuje w top 5 ligach? Tak. Tak. No dobra, no to zapytajmy, czy mój piłkarz gra w zespole, który jest obecnie w Lidze Mistrzów? Nie. Nie. Czy mój piłkarz gra w takim razie w drużynie z Premier League? Tak. Tak. Czy ja gram w Serie A bądź Bundeslidze? Tak. Tak. To czy ja gram w zespole z Ligi Europy? Nie. Czy mój piłkarz gra w klubie, którego stroje domowe mają czerwony kolor na koszulkę? Nie. Nie. Ja gram w zespole z Serie A. Nie. Nie. Dobra, czyli nie gra w Lidze Europy, nie gra w Lidze Mistrzów, co oznacza, że musielibyście, że jak znam tego zawodnika, to znaczy, że jest ten... Dobra, top 5 lig w ogóle czy jest? Top 5 lig jest francuską. Tak. Dobrze, to samo pytanie, tylko że kolor niebieski. Tak. Czy jestem zawodnikiem klubu, którego nazwa zaczyna się na B? Nie. To czy ja jestem zawodnikiem Premier League? Tak. Południe Anglii i liczymy, chodzi oczywiście o klub, i liczymy od Birmingham w dół. Tak. Czy jestem zawodnikiem RB Lipsk? Tak. Dobra, to czy jestem zawodnikiem? Wymieniamy kluby. Ja. Yeah. Zaczynamy! Dobra, uwaga. Zaczynamy, czy jestem zawodnikiem... Czy jestem zawodnikiem... Zaczynamy zabawę. Czy jestem zawodnikiem z City, Arsenalu, Liverpoolu, Tottenhamu, United, Newcastle? Nie. Ja nie słuchałem. Nie padła nazwa tego klubu. Nie. Czy jestem piłkarzem Chelsea? Nie. Nie. Czy jestem z bloku obronnego, wliczając w to bramkarza? Nie. Nie. Czy jestem z klubu Beniaminka? Nie. Nie. Crystal Palace? Nie. Czy jestem zawodnikiem linii pomocy? Nie. A Aston Villa, Everton, Fulham? Tak. Trafił! Piłkarz z pola w Brighton. Tak. Piłkarz z pola w Brighton, nie bramkarz. Tak. A tak. Silva? Nie. Nie. Aston Villa? Nie. Napastnik z Brighton? Nie. Openda? Tak. Fulham? Nie. Blok obronny Brighton. Tak. Co, Everton znowu jestem? Tak. Czy jestem zawodnikiem, który przyszedł do klubu w tym oknie transferowym? Nie. Beto? Nie. Chciałbyś. Ale... Chciałbyś. Dunk. Nie. Dobra, jeżeli... Powiedziałbym Pickforda, ale on nie wyświetlił się jako pierwszy, on chyba ma dość wysoki... Ale dobra, powiem Pickford. Nie. Dobra, czy jestem bocznym obrońcą? Tak. Tak. Calvert-Lewin? Nie. Czy jestem Europejczykiem? Nie. Czy jestem z bloku obrońców? Nie. Nie. Dobra, czy reprezentuję państwo z Afryki? Tak. Czy jestem z ofensywy? No tak. Trochę tak, a ja jestem... Nie, no tak. No tak. Ja bym na twoje miejsce zapytał o to, czy ten piłkarz nosił kiedyś buty. Nie, upewnię się jeszcze. Czy jestem Anglikiem reprezentującym Ganę? Tak. Czy jestem skrzydłowym? No, można powiedzieć, że tak. Zastanawiam się, czy jeszcze zapytać coś? Tariq Lamptey. Tak. Dwight McNeil! Cóż za Everton! Everton! No context Everton na Twitterze polecam, słuchajcie. Fantastyczne konto. McNeil, ostatnia... usuwamy gościa. Ostatnia runda, to chyba między wami się rozegra, nie? Ja co najwyżej mogę teraz... Nie wiem. 3-0. Super. Walczysz o honorowy punkt. Wow. Okej, Krzywy, no to zobaczmy, co teraz w trzeciej, ostatniej rundzie i... No i mamy ten. Od razu, chyba że... Od razu. No chyba, że tego mu chcesz dać jeszcze. Tego? No jak wolisz. No, moim zdaniem tak. Jeżeli wyświetla się taki, to tak. jest w miarę powinien sobie dać rady. Nie jest prosto, ale da sobie rady. Da sobie rady. Adam, w takim razie, proszę bardzo. No. No bo musimy, nie? A to? Tego. No. To jest minimalnie lżejsze niż ten Oliveira. No nie, no dobra, twoja decyzja. Musisz podać tego Zion na czole, więc... Dobra, no to ja wybiorę. No, dobra. Ty wybieraj. Drodzy widzowie, lecimy. Zobaczmy, co tutaj się wylosuje dla pana Io. No i mamy temat z głowy. Poczekaj, zobaczmy jeszcze, jakie są alternatywy. Nie, będę się tego pana ewentualnie. Nie, jak się wylosował jakiś wysoki, to znaczy ten pierwszy się wylosował, którego znam, to pierwszy. No dobra. Tak zrobiliśmy we wszystkich przypadkach. Nie bądź chamski, Krzywy. Właśnie, Krzywy, bez przesady. Wiesz, kogo ci chciał dać? No. Stanika.
Serio? Blisko śmiesz? Było. Ty śmiszku. Nie, ty śmiesz. Dobra, panowie, Adam zaczyna, Krzywy potem ja na końcu. Czy jestem piłkarzem z top 4 lig? Tak. Czyli nie liczę ligę, nie? Jestem piłkarzem z top 3 lig, nie wliczam w to La Ligi. Ostro. Czyli Bundesliga, Premier League, Serie A, tak. Czy moja overall kartowo jest 80 i więcej? Tak. Czy jestem piłkarzem z Bundesligi lub La Ligi? Nie. Czy jestem z Serie A? Nie. 82 i więcej. Nie. Serie A piłkarz? Piłkarz Serie A? Nie. Bundesliga? Tak. Tak. 81. Równo. Tak. Kozak. Dobrze wyknął. Jak ma wiedzę z buta, no to lecimy. Lecimy teraz. Dobra. Czy jestem piłkarzem z... Znalazł numer, nie? Po klubów, eliminacji wszystkich dookoła. Południowych klubów Premier League od Birmingham w dół. Czy jesteś z tego klubu? Czy jestem z któregoś klubu na południe od Birmingham w Premier League? No to czy jestem z klubu, którego nazwa zaczyna się na B? Tak. Czy jestem Anglikiem? Tak. Czy jestem piłkarzem z londyńskiego klubu? Tak. Czy ten klub ma w swoich barwach żółty? Żółty? Nie. No, a jestem Anglikiem. Czy jestem z United albo City? Nie. Czy jestem... Chwilę, myślałem, że po tym overallu, że tak podasz tych, którzy mają 81. Stary, no takich osób jest chyba z 200 w tej grze, więc wiesz. Czy ja jestem w takim razie piłkarzem z klubu znajdującym się poza północnym Londynem? Nie. Jestem piłkarzem Bayernu Monachium. Nie. Nie. Dobra, czy jestem z... Kurde, no dobra, teraz muszę teraz za ten... czy jestem z Arsenalu, Totków albo Newcastle? Tak. Czy jestem piłkarzem z Spurs? Tak. Czy jestem piłkarzem, który w zeszłym sezonie... Znaczy się klub tego piłkarza w zeszłym sezonie wygrał Bundesligę? Tak. Newcastle? Nie. Czy jestem piłkarzem mającym overall wyższy niż 80? Tak. Okej, okay, no to czy jestem piłkarzem z bloku obronnego liczając w top bramkarza? Tak. Tottenham? Tak. Czy jestem Europejczykiem? Tak. Czy jestem Kradeckim? Nie. Dobra, czy jestem z blok defensywa plus bramkarz? Nie. Czy jestem z bloku obronnego też? Tak zapytam. Tak. Czy jestem środkowym defensorem? Nie wiem, czy idziemy według... Bo grałeś, na, grałeś z boku i na środku, tak? Tak. Według karty nie. Johnson? Nie. Czy jestem Brytyjczykiem? Nie jestem. Ta psoba? Nie. Środek pomocy. Znaczy środkowy pomocnik. Czy jestem środkowym pomocnikiem? Nie. Europejczyk. No przecież. Czy jestem dobra, środkowym tak. obrońcą? Nie. Nie. Jestem Niemcem. Nie. Solanki? Tak. A ja będę blisko, bo to jest Pedro Porro. Tak! No, dobry! Nordi Mukiele. Ajajaj. Ale runda zakończenia. Ale wjechał na koniec. Znaczy Adam wygrał, ale ja nie zostałem bez punktów, co jest. Jest honorowy punkt. Jest honorowy punkt. Moi drodzy, dziękujemy wam bardzo. Mamy nadzieję, że się dobrze bawiliście. Krzywy zaraz odleci tutaj i złamie krzesło. No i co? To był luźny, fajny odcinek. Mam nadzieję, że było fajnie. Do usłyszenia, odwiedźcie chłopaków i... Cześć, siema. Hello.